No tak więc, Łukaszek jest takim pożytecznym idiotą. Za darmo robi dramy, nabija wyświetlenia. To w sumie dzięki niemu temat dostał się do sprawy dla reportera. Jak to się skończyło? Czy kanał Mleczny Człowiek został zlikwidowany? A członkowie Mlecznej Ekipy siedzą w więzieniu? No nie, no drama była przepotężna, reklama darmowa. Wydaje mi się, że on chyba tak robi to z czystej po prostu głupoty, bo nikt mu za to chyba nie płaci. Nie wiem, mówią, że Sławek płaci dla WSW, mówią, że płacił dla Barneya. No to wydaje się, że po prostu koleś stracił wszystko. Stracił poczucie rzeczywistości, stracił swoje własne życie. Od rana do wieczora tylko szkolno. Ostatnio łapie się na taśmę klejącą mojego samochodu jak mucha na lep. No i tu niestety wchodzi już w uporczywość. To jest to, że jeszcze jak to jest incydentalne, to policja macha na to ręką, nie? Bo mówi, że niepoczytalny, tam poczekajmy. Jeżeli to się nie powtórzy, to zły okres, mała szkoda, mała szkodliwość. Ale już uporczywość to jest co innego, nie? Uporczywość to już wymaga korekty leczenia szpitalnego, nie? Dołożymy jeszcze parę tych innych spraw, które tam wiadomo, że jak ktoś to rozpatruje, to wszystko w papierach jest. No i niestety. Komuś się postanowił uścigać na mokrym już z drugim. No i tak jakbyśmy mieli normalne społeczeństwo, to od razu dwóch. Utrata prawa jazdy za niebezpieczną jazdę i byłby spokój. Ja myślę, że postęp techniczny spowoduje, że niedługo to nie policjanci na drogach, tylko czarne skrzynki w samochodach będą coś takiego wyłapywać. A docelowo dojdziemy do tego, że niestety w ogóle nie będzie kierowców, tylko będą systemy sterujące i sztuczna inteligencja i ona będzie pewnie jechać zawsze przepisowo. I zgodnie z przepisami, jak technika trochę pójdzie do przodu, a koncerny samochodowe ogarną temat ewentualnych właśnie odszkodowań za wypadki, czy jak coś pójdzie jednak nie tak, no bo dzisiaj za wypadek odpowiada kierowca, za szkody, za koszty, nie? Natomiast jak będzie sterować sztuczna inteligencja, to wtedy będzie odpowiadać za wypadki, za szkody, za koszty. Producent oprogramowania czy samochodu, nie? Więc myślę, że to wstrzymuje po prostu wprowadzenie tych systemów tak naprawdę do powszechnego użytkowania.